Loża radiowa. W poniedziałkowej Loży Radiowej są już nasi goście. Senator Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Czerwiński. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Oraz poseł na Sejm Platforma Obywatelska Ryszard Wilczyński. Dzień dobry. Witam serdecznie. Panowie, Jacek Sariusz-Wolski, to właściwie czyj jest teraz? Platforma się wyrzekła. Nie, on sam się wyrzekł oczywiście, bo podejmując tego typu rozmowy i dając się użyć Prawu i Sprawiedliwości, w zasadzie się wykluczył to. Decyzja partii była już tylko formalnością. Jerzy Czerwiński. Oczywiście, że jest, nie jest. Tak. Jest, nie jest jeszcze członkiem Prawa i Sprawiedliwości. A Sariusz Wolski będzie reprezentował Polskę, ubiegając się o stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej. Do niedawna, do wczoraj bodajże, był członkiem Platformy Obywatelskiej. To tylko świadczy o tym, że Prawo i Sprawiedliwość nie patrzy na przynależność partyjną, tylko na fachowość, na kompetencje, na zdolności koncyliacyjne, bo na tym stanowisku jest to potrzebne i uważa, że pan Sariusz Wolski właśnie najlepiej by reprezentował Polskę. Panie pośle, gdyby nie został wyrzucony on z Platformy, to nie byłby to taki przekaz dla Europy, że w Polsce nie ma takiego konfliktu między dwiema partiami, jakby mogło się wydawać, że wspólny kandydat Platformy i Prawa i Sprawiedliwości? Myślę, że dla Europy sytuacja jest od dawna czytelna. Jest to polski rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości jest jedynym, który kontestuje kandydaturę Donalda Tuska, czyniąc to w sposób kompletnie niezrozumiały dla reszty krajów Unii Europejskiej. Tworzy zupełnie dziwaczną sytuację. Wiedząc, że nie wygra tej batalii, bo nie ma takiej możliwości, w ostateczności możemy ponieść straty. To znaczy może zadziałać zasada, gdzie dwóch się bije, tam trzeci skorzysta, ale nie sądzę. Myślę, że Donald Tusk zostanie przewodniczącym Rady Europejskiej, a polski rząd znowu się niestety wygłupi, stawiając się na marginesie polityki europejskiej. Co pan myśli o takim sformułowaniu Polska wojna w Europie? Odsłona kolejna? No co ja myślę o takim sformułowaniu? Są rzeczy, gdzie trzeba konsensusu i jeżeli mamy swojego przewodniczącego Rady Europejskiej, to trzeba przy tym trwać. Te zabiegi Prawa i Sprawiedliwości, żeby wyautować Donalda Tuska i zastąpić go inną osobą, no są po prostu niezrozumiałe dla wszystkich. Są robione pod użytek wewnętrzny, wyłącznie wewnętrzny, bo to jest taki zabieg pod tytułem jak mieć ciasteczko i zjeść ciasteczko. Jak wytłumaczyć, nie wiem, mieliby trudność, aby wytłumaczyć swojemu elektoratowi, że Donald Tusk jest akceptowany. W związku z tym wyjęli z kapelusza jak królika Janusza Sariusz-Wolskiego, a on się dał wyjąć. Panie senatorze, mamy polską wojnę w Europie? No, jeśli ktoś tą wojnę rozpoczął, to Platforma. Jak zawsze, wida Tuska. Ja nie mówię na razie o Tusku, mówię o panu Sariusz-Wolskim. Otóż to Platforma usunęła go z szeregu swojej partii. Jakby to było przecież świadczące o tym, że tego konfliktu nie ma w Polsce, gdyby członek Platformy był popierany przez Prawo i Sprawiedliwość na to bardzo zaszczytne stanowisko. Ale trzeba wziąć pod uwagę jedną kwestię, bo tutaj pan poseł twierdził, że my mamy już kandydata. Otóż ten kandydat się nie sprawdził. Niczego dobrego dla Polski nie przyniósł. Atakował Polskę na arenie międzynarodowej. Z drugiej strony także nie sprawdził się, jeśli chodzi o Europę. My chcemy uchronić Europę, Unię Europejską przed taką niezborną kandydaturą, po prostu. Odwracając to, co pan powiedział, można by powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość pokazałoby, że nie ma wojny w Polsce politycznej, popierając byłego szefa Platformy na stanowisko Rady Europejskiej, czyli Donalda Tuska. No tak, że on już się mógł sprawdzić w ciągu tych 2,5 roku i nawiążę do poprzedniej myśli. Nie sprawdził się. W okresie konfliktów bardzo wrażliwym dla Unii Europejskiej, kiedy mamy do czynienia z Brexitem, z napływem uchodźców, pan Tusk tak naprawdę reprezentował tylko jedno państwo, a mianowicie RFN. No, Francja prezeska... i Czechy zapowiedziały, że poprą Donalda Tuska. Zobaczymy, jak będzie w przyszłości. Bo to jest wszystko przed nami, na szczęście. Zaś wracając jakby do myśli głównej, nie dał sobie rady pan Tusk. Po prostu nie zrozumiał, jakie są niebezpieczeństwa stojące przed Unią Europejską, co jest tak naprawdę prawdziwą przyczyną konfliktów. No i rozpoczął się za jego kadencji demontaż Unii. Każdy szef firmy, gdyby miał takie osiągnięcia w cudzysłowie jak pan Tusk, sam by się podał do dymisji. No tu są inne standardy troszeczkę. No i pani Merkel dalej pana Tuska popiera. Jedyne, co mu wyszło, to wyjście z Unii Wielkiej Brytanii?
Nie, no bo to jest zupełnie przewrotna mowa, bo równie dobrze można by powiedzieć, że odpowiada za wybór Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych. Trzeba powiedzieć, że są procesy, na które nawet mocno osadzona osoba jak Donald Tusk może mieć bardzo ograniczony wpływ. Pamiętajmy, że to jest pierwszy pośród równych, że jego rolą jest przede wszystkim koordynowanie prac najwyższego gremium Unii Europejskiej i wypracowywanie konsensusu. Nie jest możliwe, aby jeden człowiek przeciwdziałał procesom, które mają tak fundamentalny, tektoniczny wymiar, jak te, które zaszły. Wiemy, że wzrost populizmu wziął się, jest pochodną kryzysu ekonomicznego roku 2009 i tak naprawdę nierozliczenia przez państwa elit bankowych, które po prostu spowodowały furię elektoratów na całym świecie i to zakwestionowanie funkcjonowania ładu społecznego w wielu, bardzo wielu krajach, a na pewno w całej strefie euroatlantyckiej. W związku z powyższym budowanie nowego ładu europejskiego to jest bardzo długi proces, gdzie każdy kraj powinien wnosić swoją myśl. Prawo i Sprawiedliwość wnosi tą myśl, przez niektórych jest rozumiana, jest wysłuchiwana, jest ta myśl brana pod uwagę i na tym to właśnie polega. I gdyby postawili na Donalda Tuska, mielibyśmy zdecydowanie lepszą sytuację, aby interesy Polski były reprezentowane, a traktowanie przewodniczącego Rady Europejskiej jako załatwiacza, który miał coś załatwić, no to jest trochę nieporozumienie. To rząd ma załatwiać i ma reprezentować interesy Polski przede wszystkim. To, czego byliśmy świadkiem, to takiej wielkiej absencji rządu w bardzo wielu sprawach. Obserwatorzy pracy Komisji Europejskiej mówili, że bardzo często albo zwykle nie mieli żadnego stanowiska przedstawiciele polskiego rządu i byli na marginesie dialogu. To trzeba zauważyć i teraz powiedzieć sobie szczerze, ten ruch nie przyniesie nic dobrego. Może tylko spowodować to, że jako Polska będziemy mieli straty. A trzeba też spojrzeć globalnie, co jest wielkim problemem Polski. Wielkim problemem Polski jest Rosja, wielkim problemem Polski są kwestie energetyczne. Czy może pan coś zarzucić Donaldowi Tuskowi, jeżeli chodzi o te sfery? Sankcje europejskie zostały, sankcje wobec Rosji zostały utrzymane. Dajmy odpowiedzieć. Nord Stream 2 dalej jest w grze, nic się tutaj nie zmieniło. Niemcy prą do tego, żeby ten rurociąg czy gazociąg był wybudowany. Próby obejścia zachodniego polskiej granicy przez następny gazociąg, połączenie z siecią południową. Znaczy, Donald Tusk to jest rejtan, który się rzuci tam na granicę albo w zatokę, wie pan? No nie, no to jednak jest misterne. Dobrze, ale ja bym jednak chciał dopowiedzieć pewną kwestię. Oczywiście można wszystko doprowadzić do absurdu, że Donald Tusk nic nie może. No to pytanie, po cóż my tak dużo traciliśmy za jego premierostwa, żeby on mógł być tym właśnie pierwszym wśród równych, jak pan to ładnie ujął. Jeśli nic nie może, jeśli ma być tylko kwiatkiem do kożucha, to może nie zrezygnuje, bo dobrego nie zrobił nic, ale złego bardzo dużo. Więc próba dopisywania się do tych napastliwych polityków, którzy w Unii Europejskiej próbują robić sobie kariery, bo chcą na przykład startować na kanclerza Niemiec i atakowanie Polski na arenie europejskiej, uważam za niedopuszczalne. A już nie mówię o tym, że 17 grudnia, po tym słynnym przewrocie, w cudzysłowie, Ciamajdanie z 16 grudnia, przyjeżdża do Polski, do Wrocławia i zaczyna strofować polski rząd. A jakież on ma uprawnienia do tego, żeby strofować polski rząd? To są właśnie te umiejętności koncyliacyjne? To na tym polega kompromis? Spraw europejskich w loży radiowej. Chciałbym odpowiedzieć nie jednak, bo króciutko. Jest taka, pan mówi coś takiego, Polska to PiS. Nie. Szanowny panie, Polska to PiS, nigdy tak nie będzie. Ja tego nie powiedziałem. Panu nie, to tak to brzmi. Tak to brzmi. No to wszystko się z jednym kojarzy. I jeżeli pan uważa, że my nie mamy problemów, że Prawo i Sprawiedliwość nie wyprowadziło nas na manowce, jeżeli chodzi o przestrzeganie standardów państwa prawnego, no to jest pan w oczywistym błędzie, bo wy często robicie taki zabieg, że atakują nas, bo są naszymi wrogami. Jeżeli Komisja Wenecka in gremio wypowiada się, że mamy w Polsce problem, że standardy państwa prawnego są łamane. Jeżeli potwierdza to debata w Parlamencie Europejskim, potwierdza to Komisja Europejska, to co ma Tusk powiedzieć tak, PiS jest cacy, rzeczywiście niczego nie zrobił. Przyjechał tutaj, jest Polakiem, wypowiedział się i powinniście być upominani
I tyle mogę powiedzieć. Każdy odpowiedzialny polityk będzie upominał Prawo i Sprawiedliwość, dlatego że dewastujecie polską demokrację. Jeśli otwiera pan ten panowie parlamentarzyści, mamy prośbę, wrócimy do tego tematu za moment. Wracamy do rozmowy z naszymi gośćmi. Jerzy Czerwiński, senator PiS, i Ryszard Wilczyński, poseł Platforma Obywatelska. Senator Jerzy Czerwiński chciał się jeszcze odnieść do tej Unii Europejskiej. Tak, krótko. Jedno zdanie, bo wyszliśmy z tematu przy przednim wejściu. No, pan poseł Wilczyński próbuje sugerować tutaj, że rząd PiS jakoby demoluje prawo w Polsce. Jak to wygląda w praniu? No to państwo widzą w poszczególnych wejściach, w różnych informacjach, z czym mają problemy Polacy. Zaś ta demolka, jeśli to była demolka, to rozpoczęła się stanowiskiem Platformy, która wybrała w cudzysłowie pięciu nadmiarowych kandydatów do Senatu. Pan mówi dwóch. Było ich pięciu. Fizycznie było pięciu wybranych. I od tego się, zaczęło. Dwóch. Plus jeszcze wystąpienia polityczne prezesa Trybunału. Proszę zauważyć, teraz sytuacja się uspokoiła. Trybunał pracuje, jest tak, jak powinno być. Właśnie nie pracuje. Znaczy, pan tak twierdzi, pani ale... Przyłębska jest w drodze pomiędzy Berlinem a Warszawą stale. No dobrze, ale pan tak twierdzi, że się nie odbywają. Zaś są wyznaczane posiedzenia. Są wyznaczane posiedzenia. Będą rozpatrywane poszczególne sprawy. Ja przypomnę na przykład Trybunał umorzył postępowanie w sprawie tak zwanego Dużego Opola. To przecież był Trybunał Konstytucyjny, a pan twierdzi, że on nie pracuje. To są krasnoludki wtedy obradowały. Proszę państwa, jeśli chodzi o kwestię przestrzegania prawa, naprawdę nie mamy się czego wstydzić. No tak zwykle jest, że wszyscy mają inne zdania, a Prawo i Sprawiedliwość ma własne, w związku z powyższym jest wierna tej swojej tezie. Nie. Mówimy tu o Europie, o rodzinie europejskiej, mówimy o Komisji Weneckiej, mówimy o Radzie Europejskiej, mówimy o Parlamencie Europejskim i zgodnie z dewizą, nikt nas nie przekona, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Jesteście konsekwentni, gratuluję. Natomiast polska demokracja pogrąża się w ruinie. No to myślę, że musimy wywołać temat, bo zaczęła się tutaj oratoria. Panowie wygłosiliście, pan poseł Wilczyński. Mowa nienawiści. Cały ubiegły tydzień pod tym hasłem minął w naszym regionie. Wiem, że pan już wielokrotnie przepraszał. A ja mam taką refleksję. Przyjechali posłowie Platformy Obywatelskiej na Opolszczyznę. Pojeździli po tej Opolszczyźnie, odwiedzili wszystkie miasta i miasteczka, znaczy miasta powiatowe. A tymczasem do mediów przedostało się co? Informacja o pana słowach. Tak, jest mi z tego powodu przykro. Powiem w ten sposób, że opisywałem stan rzeczy, stan jaki będzie po PiS-ie. Mówiłem o konieczności depisyzacji i użyłem dwóch słów, które odnoszone do takiego koniecznego, drastycznego porządkowania były czytelne, ale odniesione do kontekstu ludzkiego były bardzo złe, za to przeprosiłem za te skojarzenia. Tak bywa z metaforami, że człowiek użyje niewłaściwych słów i tak się stało w tym przypadku. Cóż, parokrotnie za to, za osoby, które poczuły się tym dotknięte, przeprosiłem. Również wczoraj w audycji radiowej mówiłem o tym, że będę starał się bardzo dbać o dobór słów, ale żeby one były precyzyjne, ale bynajmniej proszę nie liczyć, że one będą gładkie i okrągłe. Nie, ja uważam, że trzeba nazywać rzeczy wprost takimi, jakie one są i zawsze przy tego typu sformułowaniach będziemy mieli problem, czy przy ostrych słowach będziemy mieli problem. Nie należy ich unikać bynajmniej. Ja może zacytuję, a może nie, może już zostawię ten temat. Nie chcę go drążyć. Myślę, że to, co miałem do powiedzenia, powiedziałem parokrotnie i z mojej strony wystarczy. No a jeżeli ktoś chciałby dokładnie posłuchać argumentacji, czy poczytać o argumentacji, to oczywiście zapraszam na mój profil. Senator Czerwiński się uśmiechał w czasie tej wypowiedzi. Nie będę kopał leżącego, bo to żadna sztuka. No, ale tu pewne wnioski jednak można wyciągnąć, abstrahując jakby od kwestii poziomu tej wypowiedzi. Po pierwsze, widać, że Platforma ma kompleks PiS-u. To znaczy kompleks PiS-u i kompleks przegranych wyborów. Jeśli analizuje rzeczywistość, to tylko w oparciu o PiS i o tym, co będzie po zakończeniu ewentualnej kadencji, gdy PiS odejdzie od władzy. Czyli nie odniesienie się do rzeczywistości, ale do tego właśnie kompleksu. No a druga kwestia to, tak się zastanawiam, bo to nie jest pierwsza wpadka pana posła. Pamiętamy o przeglądaniu dokumentów w trakcie
podniesieniu kartki. Podniesieniu kartki. Dobrze, podniesieniu kartki, czyli wyjęciu z pulpitu, przeczytaniu. Podjęcia z pulpitu. Dobrze. Nie. Więc, ale to fakt jest faktem. Pytanie, z czym, na czym, z czym tu mamy do czynienia? Czy chodzi, jest jakieś, nie wiem, podświadome parcie na szkło, bo będą o panu pośle mówić nawet media centralne, czy też jest coś głębszego, to znaczy coś się dzieje w Platformie i to jest po prostu emanacja stresu pewnego. Być może związane to jest z poprzednimi wyborami, bo ja przypominam, w poprzednich wyborach, mówię o Platformie, na szefa Platformy w regionie pan poseł jakby oficjalnie wystąpił przeciwko mianowanemu przez poprzedniego szefa, czyli przez pana Korzeniowskiego, kandydatowi panu marszałkowi. I coś z tym jest związanego. Mówię, ten stres trwa i on się różnie manifestuje. Dziękuję za taką analizę psychologiczną. Czekamy na następny wybryk. Idzie pan bokiem. Ja powiem w ten sposób, wiemy, co będzie po PiSie. Wiemy, co będzie. Będzie, co będzie? Depisyzacja. Proszę się zatrzymać. Tutaj. Nie, nie, będzie, będzie, będzie. Ale śmiało, niech pan absolutnie. Przywracanie normalności i standardów prawa, wyrzucanie tego, co rozkrzewiło się fatalne. Co rozkrzewiło się fatalne. Ja powiem w ten sposób. Pana kolega radny i dyrektor gabinetu wojewody, pan Szymański, po słynnych historiach z Misiewiczem, mówiąc o tym, jak PiS jest wspaniały, powiedział o tym, że wyrzuciliście ze spółek 40 jego ludzi. To był gdzieś środek ubiegłego roku, a może nawet początek. I to pokazuje, że nie znam tej wypowiedzi. Tak, ale proszę odsłuchać. Proszę odsłuchać. Proszę odsłuchać. I teraz mówimy, tak o sytuacji, kiedy polska rzeczywistość będzie tak pokrzywiona i tak koślawa, że będzie ją trzeba naprawdę z gruntu naprawiać, zaczynając od służby cywilnej, od przywracania absolutnie normalnych procedur funkcjonowania państwa prawa. Ja myślę, że z waszych rządów zostaje jedna rzecz dość wartościowa, aczkolwiek wymagająca korekty, to jest program 500+. My jako Platforma będziemy chcieli zrobić poprzez rozwój gospodarczy, poszerzanie sfery wolności, aby to 500+ było rzeczywiście na każde dziecko. Tak jak żeście obiecali. Tak jak żeście na samym początku tak chcieli obiecali. Być przeciwko temu programowi. Nie, nie, potem nie. Się okazało, że cały ze względów propagandowych... Kłamstwo. No proszę posłuchać kłamstwo. Wypowiedzi proszę, z Schetyny. Zaczynają się panowie kłócić, zaczynają się obietnice wyborcze. A jak domagaliśmy się, żebyście zrealizowali obietnicę wyborczą, 500+ na każde dziecko. Za chwilę tak. Wrócimy do rozmowy. Ale wcześniej żeście abstrahowali od tego i mówiliście, że nie. Wcześniej że to zrobiliśmy jest szereg program. Innych cennych rzeczy po to, aby w Polsce rodziły się dzieci. Loża radiowa. W naszym studiu cały czas trwa dyskusja nie tylko na antenie, ale i poza anteną. Raz jest bardzo miło, raz jest trochę ostrzej. Ja w naszym studiu senator Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Czerwiński i poseł Platformy Obywatelskiej Ryszard Wilczyński. Wczoraj mnie notorycznie mylono z Ryszardem Zębaczyńskim albo z Witoldem Zębaczyńskim, więc przechodzi z ojca na syna. No chyba taka nasza karma będzie, że będziemy ze względu na imię zawsze myleni. Panowie kiedyś zasiadaliście w samorządzie, znaczy pan senator Czerwiński był radnym, pan poseł Wilczyński był wojewodą, a dziś mówimy o tym, że będzie nadzwyczajna sesja sejmiku oczywiście województwa dotycząca sprzeciwu wobec centralizacji. Podobno tracimy coraz to więcej urzędów tutaj w regionie na rzecz centralnej władzy. A samorząd traci kompetencje na rzecz rządu. No taki mamy trend. Tak? Zaczęło się od zabrania rolniczych ośrodków doradztwa samorządom województw. One poszły do ministra rolnictwa. Teraz mamy już procedowaną, ona będzie uchwalona na tym posiedzeniu Sejmu, ustawę, która w zasadzie wyłącza spod jakiejkolwiek kontroli wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej w całości, podporządkowując je de facto partii rządzącej, bo tak to trzeba powiedzieć, samorząd województwa będzie mógł mieć tam tylko jedną osobę i wyłącznie jedną osobę i to w funkcji członka Rady Nadzorczej. I w sytuacji, kiedy te wojewódzkie fundusze są samorządowymi osobami prawnymi i mają wykonywać pewien rodzaj polityki środowiskowej, ochrony środowiska w województwie, nie ma najmniejszego powodu, aby one były podporządkowywane partii rządzącej, poza jednym oczywistym powodem, że Prawo i Sprawiedliwość chce mieć wszystkie możliwe stanowiska, posprzątaczkę włącznie. No przepraszam, nie ukrywajmy, że wiele razy mówiło się o Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, że to jest przechowalnia stanowisk różnych opcji politycznych.
Nie chciałbym wskazywać imien niektórych konkretnie osób z Platformy Obywatelskiej. Zostawmy to, nie ma ich tutaj, nie mówmy o nich źle. Zaś wracając do tej uchwały, czy też właściwie całego posiedzenia, ja bym proponował sejmikowi wojewódzkiemu zajęcie się swoją działalnością i przyjrzeniu się sobie. Jeśli chcemy coś zacząć sprzątać, w cudzysłowie, to zacznijmy od siebie. I a propos jeszcze poprzedniego wejścia, mówiliśmy o programie 500+, prorodzinnym. No, jakie są jego efekty? Chyba jednoznacznie pozytywne, to nawet pan poseł to przyznał. I że, i że będzie, dostrzegamy wiele. I że będzie kontynuowany, ciągnijmy na razie tą mowę, tak, tak. Miłości, nienawiści. To wszyscy widzimy. A pytanie, a co z tak zwaną specjalną strefą demograficzną? Ja przypomnę, prawie 3 miliony, które samorząd województwa przeznaczył jednemu z instytutów warszawskich. Taki denty program. Były specjalne fety w filharmonii. Było rozdawanie medali jeszcze wcześniej. Pytanie, co z tym? Jakie są efekty tego programu? Może niech się samorząd zacznie zajmować tym, do czego jest predestynowany. To znaczy do wskazywania, jak powinien się rozwijać region i sprzyjania temu. Pamiętajmy, że w dalszym ciągu to samorząd województwa rozdziela środki unijne w ramach RPO. Wobec tego będzie z tego rozliczany. To są chyba ostatnie środki w takiej wysokości. Panie senatorze, ale kiedy był pan radnym sejmiku województwa, to nie wiem, czuliście państwo jako radni, że macie zbyt dużo pracy w związku z tym, że i Urząd Pracy podlega pod samorząd województwa i ODR. Tak, to jest perspektywa ODR, zabrania, bo, rzeczywiście. Tak, mówi się o urzędach pracy, że też mają jednak być rządowanie samorządowe, no, a także ten Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Tak, dla pewnych działań ważna jest spójność. Żeby była ta spójność, żeby samorządy nie robiły swojego, tak jak niestety nasz samorząd próbuje, no, lokować głównie pieniądze w Opolu i w sferze, i w obszarze centralno-wschodnim, a o Półksiężycu biedy zapomina, to dla właśnie wyrównania poziomów, żeby nie była kontynuowana polityka, jak to się ładnie mu nazywało, model dyfuzyjno-polaryzacyjny. Czyli niektóre kompetencje trzeba zabrać sejmikowi. Może nie tyle, że zabrać. Zrobić tak, żeby były w jednym ręku, żeby było to konsekwentnie realizowana polityka tych, którzy doszli do władzy. Pamiętajmy, że doszło do władzy Prawo i Sprawiedliwość, to przecież obywatele głosowali na nas, na naszą partię i na nasz program. Jak widać, ludzie mają dość modelu dyfuzyjno-polaryzacyjnego, który, przypominam, na czym polega? Dajmy bogatym, niech się jeszcze pożywią, a może to, co skapnie, to pójdzie na stoły tych biedniejszych. No i widzimy, jak ten model wygląda na Opolszczyźnie. Panie pośle? Ja muszę się roześmiać, bo Prawo i Sprawiedliwość kocha takie rzeczy. Opowiadanie o ośmiorniczkach, które można kupić w Lidlu za kilkanaście złotych. Ja byłem na takim wyjeździe za bardzo skromne pieniądze, że mogłem co wieczór niemal jeść ośmiorniczki w dowolnych ilościach. Wy to kochacie po prostu, takie wklejki. Ale i ja wy nie powinacie. Nie, wy kochacie. Pośle. Tak samo jak ten model polaryzacyjno-dyfuzyjny, który nikomu nic nie mówi, tak dalej. Mają. Trzeba by dłuższy wywód zrobić na temat tej koncepcji rozwoju jeszcze regionalnego. Gdzie tak dobrze żywią? Te ośmiorniczki, to na pewno słuchaczy bardziej zaciekawi. Na jakiej imprezie można jeść codziennie ośmiorniczki? Ja myślę, że Prawo i Sprawiedliwość mnie wytropi, prawda? Gdzie spędzał swój wolny czas. Obiecuję, że to nie będę ja. Ja nie będę. Dziękuję, panie senatorze. I teraz znowu pan powiedział o Księżycu Biedzy. Znowu jakaś opiekowa informacja. Jeżeli chcecie walczyć z Księżycem Biedy, to zróbcie nam wreszcie obwodnicę w Niemodlinie. Bardzo proszę, dlatego że to... Bardzo ciekawy temat. Proszę. Obwodnica w Niemodlinie za rządów Platformy była jeszcze do roku bodajże 2012, ale nie chcę skłamać, czyli była jedną inwestycją z obwodnicą Nysy. I nagle się okazało, że obwodnica Nysy została oddzielona od obwodnicy Niemodlina. Niemodlin z racji mniejszej siły przebicia nie dostał nic, a zrealizowano, kończy się realizacja obwodnicy Panie Nysy. Panie senatorze drogi. Panie pośle, pan dobrze to przecież wie, wy odpowiadacie za to, że Niemodlin nie jest realizowany. Nie. A my to zrobimy. Prawda? My odpowiadamy za to, że w ogóle obwodnica Nysy będzie kończona niedługo, bo wy byście jej w ogóle nie zaczęli. Tak. Szklanka do połowy pusta. Nie. A Nysę i Niemodlin jednak trochę dzieli i zawsze to były dwie inwestycje i zawsze były... Ale to była jedna i ta sama inwestycja. Proszę się spytać pana przewodniczącego Wierdaka, a potem została podzielona. I tak przeszliśmy do infrastruktury, ale może wróćmy ale na chwilę jeszcze do Księżycu Biedy. Wczoraj mamy jeszcze minutę. Kukiz 15 mówił o sukcesie ekonomicznym Namysłowa. Jak tam
ten powiat się rozwija, prawda? Więc, a jest to w tym w półksiężycu biedy. Trochę to, ta koncepcja, panie senatorze, już jest... Nie, ta bieda się obsuwa, panie pośle, mówiąc poważnie, ta bieda się obsuwa, Kluczbork sobie coraz lepiej daje radę, być może namysłów, ona się obsuwa na powiaty południowe. Wchodzi w to... Ma pan co robić, to widać po panie senatorze, bo tam jesteście silni. To widać po stopniu, po bezrobociu. Właśnie i teraz tutaj zaproście nas, abyśmy porozmawiali kiedyś o demografii i województwie opolskim jako specjalnej strefie demograficznej. Się ja się piszę. Bardzo dobry pomysł dlatego, na naszą że... marcową może na debatę polityczną w loży radiowej i wtedy odpowiemy na, to, na te zarzuty, że samorząd województwa źle lokował pieniądze, mając tą koncepcję specjalnej strefy demograficznej. To może demograficzną, to by się zwróciło przynajmniej. Do tematu wrócimy jeszcze w marcu. To możemy działania regionalnego programu. Panowie nas, panowie nas przekrzykują. Dziękujemy serdecznie za dziś. Senator Jerzy Czerwiński. Ale panie, byłyście i dobrym poseł na duchem Sejm Ryszard tego. Wilczyński. Dziękujemy panom. Byłyście dobrym duchem tego spotkania, dlatego mówiłem, panie senatorze, kochamy. A myśmy już skończyły program. Loża radiowa.